Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis, jak zrobić bezglutenowy chleb bez użycia jajek i drożdży. Zapraszam do oglądania. W tym celu będziemy potrzebowali kaszę jaglaną 400 g, mąkę ryżową 210 g, siemię lniane 75 g, rozpuszczony olej kokosowy 45 g, 2 łyżeczki soli, 1 łyżkę karobu, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, nasiona słonecznika, wodę 875 ml, foremka o wymiarach 25 na 12 cm. W garnku zagotowujemy 500 ml wody. Przed wsypaniem kaszy jaglanej do garnka płuczemy ją pod zimną, ciepłą i ponownie pod zimną wodą, aby pozbyć się gorzkiego smaku. Kaszę jaglaną gotujemy do momentu, aż wchłonie całą zawartość wody. I odstawiamy kaszę jaglaną pod przykryciem na 10 minut. Do naczynia wsypujemy mąkę ryżową, siemię lniane, sól, proszek do pieczenia i całość mieszamy. Po 10 minutach do kaszy jaglanej wlewamy pozostałą wodę i mieszamy. Po wymieszaniu wlewamy rozpuszczony olej kokosowy i dodajemy 1 łyżkę karobu. I całość mieszamy. Tak przygotowaną kaszę wlewamy do suchych składników. I całość mieszamy do momentu uzyskania jednolitej masy. Tak przygotowaną masę odkładamy na 1 godzinę. Następnie naszą masę przekładamy do foremki. I posypujemy ziarnami słonecznika. Tak przygotowaną foremkę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół od 50 do 60 minut. Tak prezentuje się nasz chleb po wyciągnięciu z piekarnika. Zanim zaczniemy kroić nasz chleb, odstawiamy go na około 10 godzin. Teraz ukroję parę kromek, aby pokazać Wam, jak nasz chleb wygląda w środku. Aby chleb pozostał jak najdłużej świeży, najlepiej trzymać go w lodówce. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na przygotowanie szaszłyków, które nie będą zawierać szkodzących nam alergenów, a idealnie sprawdzą się na grillu. Serdecznie zapraszam.